Mam małą cutscenkę. What is special about this place? It is the center of Osiris's kingdom. That is his palace. Now I need to get the piece to Setna. O nie. Setna is already a guest of ours. Kemset zrobił zasadzkę. And now you are too. Take them to the prison. Isis, hear my plea. I have been betrayed by a servant of Set. Send your blessing upon me, and I will have vengeance. Okay. The Atlantean and his men have been taken to the prison. Your allies recommend a diversion, so you can slip in and rescue him. Oni są... nie, tutaj... tutaj są nasi sojusznicy, tak? Znisz fortecę Migdol Gargarsisa, przejmij kontrolę nad sprzymierzonymi monumentami, przejmij kontrolę nad sprzymierzonymi świątyniami, sprowadzając do nich Amanę. Okej, czy to będzie też taka troszkę dłuższa misja? Z tego co rozumiem. In Wedge, in Edge Park. A gdzie mam centrum miasta? Czy nie mamy centrum miasta? Są to jakieś pierdoły? Tutaj są świnie w ogóle. Centrum Stadeli. A, okej, okay, dobra. To jest nasze centrum miasta, bo ono jest ulepszone. In Kaju. Baja. Więcej chłopów. Akaju. Na pewno więcej chłopów potrzebujemy. I tu ulepszenia do... wszelakich. Wojsk. W sumie i nie tylko wojsk. Chwilowo na pewno przydałby się jedzonko. O, tutaj mamy te do dyspozycji krokodyle. One są fajne. Była nasza armia. Nie mam pojęcia skąd wszystkim będzie atakował, jak będzie atakował, ani nic w tym stylu. Więc ciężko mi tutaj w sumie cokolwiek stwierdzić. Bo wszystko jest dosyć rozlazłe. Wiem też, czy przeciwnik nie będzie przypadkiem na jakby kilku frontach, bo mam tutaj dużo kolorów. Greg, nie? Miejsce składowania żywności możemy tu ulepszyć. Co to jest? Ciemna woda. Sobek oferuje ciemną wodę twoim jednostkom na wielbłądach, zmieniając ich punkty wytrzymałości, pozwalając się regenerować. Fajne no. Greg, a taju. Irefer, taju. Wejdźmy tu na dół. Irefer. Ja, Raptor. O, chyba wszystkie jednostki są tutaj raczej złe, wszystkie kolory. Ja, Aktiu. Aktiu. Walcie ich. Inne cele.
Ia ati. Inti ar. Ia er rakt gereg. Inta a hai. Dobra, my tu straciliśmy sprodział koniec końców. In we ia aptu. In egerek. A ju ak. Ju ak. I refer. Isis has granted us a temple. Okej, okay, otrzymaliśmy świątynię, tak? Kaju. Tai ak. Tai ju i refer. Stres straciliśmy, ale też. Ju i er. Tai ju. Nie tylko. Troszkę też zyskaliśmy. Możemy sfinksy porobić. Mam sporo krokodyli. Bo sześciu. Co, to trzy sfinksy może byśmy zrobili? I koszary. Co, czas na kilku chłopów z 10 włóczników, może? In which? Greg, pro i atawit? In which? Kid. In each, Greg. Kid. Greg. Kid. In each, kids. In which. In which. Kids. Będą jedzonko wytwarzali. Kid. In which. In which. Gereg. Dobra, tu jest. Tu nie, tu nie. To jest forteca Migdol. Moglibyśmy sobie też ulepszyć. Dajmy tu tarczę. In your. Tu zrobimy ulepszenie, tutaj zrobimy w ogóle z 10 procarzy. In which. Widzę, że 5 chłopów robi ten. In you. Żarciu. You refer. Kid. Tu mamy świątynię, tutaj mamy też wrogie jednostki. Taki taran jedzie. Nie wiem, czy on idzie, żeby nas zaatakować? Myślę, tak to pytanie od której strony też. Inch ak. Kaju. In wei hai yu. Yu i er. Możemy zostać na razie tu. In yu, in yu i er. Gerig. No, coś tu się rusza. Jakieś wrogie jednostki. Oni rzeczywiście z której strony oni mają zamiar atakować. Mamy w ogóle. Mamy warsztat wojenny właśnie. Panie pociągowe, zróbmy. Kid. To jest dwa budyneczki. Słonie mamy ulepszone. Moglibyśmy w sumie robić na przykład chociaż jednego tylko. A, nie ma złota. No kopią to złoto. I need to. Tam atakują. No, od góry się nie spodziewałem. Myślałem, że zatkują albo od tej strony, albo od dołu. Mam tu jeszcze inaczej. Możemy zrobić więcej chłopów. Kaju. Inti you. A tai you i er. Inti you refer. You i er. In a tai you. In wedge.
A-I-U-I-R. Możemy podejść tu. Naszym małym oddziałikiem. U-I-R. In which? Into you. I-U refer. Kaju. Yereg. Act 2. Ia Act 2. Act 2. Dobra, na dole widzę, że nikt chyba nie atakuje. In when you ear ak i refer tak i refer. Rig. Widzę, że mam tu dodatkowych chłopów. Zróbmy tu kopalnię, nawet jak zniszczą, to oni zdołają część rzeczy tutaj już zacząć wydobywać. To zawsze będzie na plus. Więcej krokodylów. Krokodyli w sumie. Soldiers block access to the docks. If they retreated to defend the Migdol, your path would be easier. O, to jest bardzo duża armia, no. Nie ma opcji się tam przebić. In Ia Aktu. Trzeba by tutaj pójść. Ir Tai Yu. Yu i Tai in a Yu Ak. Jedna osoba na zwiady niech pójdzie. Jak to tu wygląda? To chyba nie ma nic takiego, nie? To są raczej neutralne rzeczy. To będzie kopalnia ewentualna. U i R i refer. In which? U i R in wedge. Ak i ak. Może skaraby już są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o niszczenie budynków. Ak. Ja. Er. Raktor. By trzeba było zaatakować. I zniszczyć to wszystko. Gereg. Mam jeszcze za małą armię. Ak. Taju. Chociaż tutaj możemy to chyba rozwalić. To co? Kilku włóczników, tylko tych kilku z tymi. Kilku z tymi. Energetic. Ia up to. Ia air raptor. No, super robotę robią te krokodyle. Mogłem atakować przez ściany. Get it. To wiesz, że chyba nie strzela. Nasze krokodyle z tym mogą. Super. In you, bez jej, że ona się zablokowała, czekajcie.
Czyli ja muszę wziąć jakiś chłopa. Gdyby wyciął te drzewa chyba. Bo inaczej nie ma opcji, że ona się odetnie. Into you. You refer. Into you. Caillou. O kurcze. Act two. Tutaj cały czas się spełni ten przeciwnik. Zbuduj tu chatkę. Przydaj się na coś. Nie atakują. Moglibyśmy w sumie zrobić zajebiście dużo tych krokodyli na przykład. To mogło być jakieś rozwiązanie. O, uwolniła się, przeskoczyła na przeciwnika. Już nieważne. I rozwala mi ten taran, dopiero tego zrobiłem, no. In actio, in ea, u i e, il fer, ak, i, u i e, ak. Niech podejdą z tej strony, może? Kaju, into you. Kaju, u i refer. Dobra, jakieś jednostki już tutaj są. Więc jest w porządku. Dwa tarany tutaj. Lepszonka porobione. In which rig? Trzech ludzi dodaje radę. Tutaj też się powoli kończy złoto w ogóle. Ale to jeszcze troszkę. In wedge. U a I U ark. Dobra, armia jest jako taką? In I U G I ark. In T U. Rany niech rozwalą to. Get it. I a ark tu. In wedge. In a jere. I a I refer. In wedge. Ark. Ark. Ear fair. Act two. Ear act two. A mamy rozwalić. Institute. High you. A high ark. Ear fair. Ear. Arachter. You high you. Ark. Get it. You ia up to ia air arachter arc. Jakieś hieny. Isis. Skarabeusze są. Co ty robisz tym wojownikiem? I hi you. I hi you. You ear fair.
Cofajcie wszyscy. Kaju. Sorka. Chciałem w ogóle zapisać. Oni mają duży zasięg. Nie, no co wy robicie? Oni mają większy zasięg niż wieża. Wieża ma 20 jednostek. Oni mają 26. Energetic. Yeah, air. A raptor. Yeah, air. Nie zabijałem słonie, bo te słonie są bardzo wytrzymałe. Kaju. Ta i refer. You i ak. Ak tu. Energetic. Yeah, ak tu. What is this? Phenom. Threatening our walls? Yes, an army under ISIS. Cyclops. The Migdol Strongman is under siege. Mam nadzieję, że damy radę. Into you. No nie jest to takie pewne. Into you. In wedge. Kurde, on tu jeszcze ma Feniksy. Kaju. Energetic. Da radę. Our defenses are too weak. Bring the guards from the prison to help us here. Amadra leveled our fortress. Pull back all troops to defensive positions. Super. Wycofali się. Energetic. Dobra, my tu możemy porobić jeszcze troszkę wojsk w sumie w tym momencie. Mam tu kilka rydwanów. Gerig. Energetic. Kaju. I teraz tak, to wszystko to jest do rozwalenia. Amadra musi dostać do statku transportowego. Musimy ją tutaj dostarczyć. In wedge. Energetic arc. Indeed, into you. Get it. Indeed, into you, into you. Jeszcze tam wierzę. Kaju. And at you. Dobra, bez problemu się udało. No co komu jakiekolwiek tarany, skoro krokodyle tak ładnie palą to wszystko.
in Wedge. Ahai ak i hai yu. Dobra, są jakieś chatki bezużyteczne. Tai yu. Yu i er. Więc to jest nieważne. I teraz tak. Jak wygląda reszta mapy w sumie? Co jest tutaj? To może być jedna ze świątyń, od której dostaniemy armię. To jest właśnie takie... Irefer. Taka trochę poboczna miejscówka. Tak właśnie myślałem. Świątynia Gargarensisa jest. Co jest tutaj? Ak i refer u i r aktu. Kurde, zniszczymy w sumie wszystko. Tutaj przeciwnikowi jako tako. Zdobyte monumenty 6 na 10. Ak i refer i ja aktu. Ciekawe, gdzie jest więcej monumentów. Musimy patrzeć na te żółte. Kaju, u i refer, u i a ir, u i r. Pan Manra musi dotrzeć tutaj. Pytanie, gdzie się wycofały wojska przeciwnika. I refer. U ak i ak. Krokodyle niech zniszczą tą wieżę. Wykorzystując swój duży zasięg. Tutaj co mamy jakiś oddział? Mogą mi kopać złoto. Nie mają tak nic innego do roboty. To też możemy w sumie rozwalić. Wrajcie go będzie przejście. In wedge. Act 2. Into you. U-E into you. Kayu. U-Hi-U. I-A act 2. I-Hi-U. I-Hi-U. Ak. O, to już wygląda niebezpiecznie. I-Refer. Ak. O, no właśnie. Nie, wycofujcie się stamtąd. Tu jest bardzo duża wroga armia i tu nie chcemy być. Dalej tymi krokodylami. Kaju, U i R, Kaju. Aktu. Gerek, I R, Gereg. Kayu. Ia aktu. Into you. Ine jere. Pójdźmy tędy. Aktu. Też możemy rozwalić od razu. Ia
Kaju. Energetic. You ear. You ear. You ear. In wedge arc. To armię niech tutaj przejdzie. No to jest cała armia, która nam się tam wyszkoliła w tym momencie. Kaju. Kurde, tutaj cały czas się respi po jednym tym skrabeuszu. Mogę to zniszczyć? To coś da? Mogę. Może to przez niego. Kaju. Ta ju i er. Irefer. Tai Yu i L. No to odcinek będzie trochę dłuższy. Ale zawrzemy w nim właśnie dwie misje. Act 2. Ia Act 2. In Wedge. Musimy się niszczyć tutaj to tymi rytwonami. You ia air raptor energetic. Dobra, tu jest jednostka, tu jest armia wroga, więc tędy nie. Statek transportowy. Get it. Ear high act two. Ia act two. Into you, Garrick. Gdzie jest nasza bohaterka? Kaju. Act 2. In a i u i e. Kaj ha i ha i haj ak. Wojsko byśmy musieli zostawić gdzieś w jakimś takim miejscu, kurczę. In ha haj u. Amandra! We have prepared the transport. Use it to infiltrate the prison. Co my tu mamy? Wyślij Amandrę do portu w Abydos, aby przyjęła flotę. No to i teoretycznie jakąś armię bym mógł zapakować. Na przykład krokodyle. Sfinksy. My kilka rydwanów. Czekajcie. Zobaczmy, ile się zmieści. Może część armii zabiorę ze sobą. Super. Część armii zabiorę ze sobą, a część może odstawię do miasta w razie co? Możemy zapisać. Użyj twojej floty, aby sprowadzić. In i hi u a u i u i e. Amandrę do więzienia. In a i refer. Tai u. I refer. Nic. Tai u. U. A liczyłem, że coś tutaj znajdziemy. Statki transportowe. Barki wojenne, galera taranująca. In. Żółw. Lewiatan. Zróbmy sobie dwa lewiatany. Tutaj. Tu byśmy mogli zrobić okręty strzelające. Barka wojenna. Garrett,
Tymi statkami transportowymi tak za dużo chyba nie zdziałamy. A co my tu mamy? Ciężkie okręty wojenne, ulepszenie. Po prostu lewiatany, barka słoneczna. Węże morskie w pobliżu wrogich statków, które są atakowane przez twoje kebenity. Lepszymy to. Into you. My tego i tak nie ulepszy, nie zrobimy, bo już jest limit jednostek. In Garrett. In which. Into. In which. Into. Garrett. In. Into. Będziemy musieli tak przepłynąć. No wierzę, to nic nie poradzimy. Dobrze, mamy żółwia. Żółw bardzo fajny. Żółw nam umarł. Niestety. Into you. Gary. In. Gary. Zniszczcie tego lewiatana. Into you. Gary. In. Tutaj delikatnie większą tą armię. In Garrick, in which Garrick, in which Garrick. Znaczy barka wojenna jest w stanie zniszczyć w miarę miarę ładnie wieżę? In which Garrick, in Partysiona ma duży zasięg. Aha. Garrick, into you. A ty mi kebeni tam jakbym podjechał? Garrick. O nie. Into you. Nie ma opcji. Trzy takie barki wojenne byśmy może zrobili. Kebenitami nie ma jak. Lewiatany są fajne, ale one walą tylko mele. Więc tutaj sobie podpłyniemy, ale jeśli chodzi o zniszczenie na przykład katapult czy czegoś w tym stylu, to to nie wchodzi w grę. In which. In Garrick. In which. Garrick. Nie popychaj mnie tu. Halo, halo. Into in which. Into in which. Garrick in. Spróbujmy posłać takie pięć barek wojennych. Into. Garrick. Kurde, no od razu się rozwala. Garrick. In Garrick. In which. Tą wieżę też ta będzie zniszczona. Garrick.
Nie ma opcji jej rozwalić. Te tarany też są na blisko, więc to też jest bez sensu. Jakbym tam ewentualny taran chciał posłać. No to płyniemy tak. Lataczek transportowy w oddali. Zniszczycie statki tutaj. Tam węże morskie. Musimy tutaj. Armię podprowadzić. Gerek. Ak. Free them. We must escape this city. I super. Zwycięstwo. I wystarczyło tu samą główną bohaterkę podprowadzić. Ja tu w sumie i taką armię dałem w razie, jakbyśmy mieli jeszcze coś tam do walki. So, Setna, all the other priests of Osiris were imprisoned too? Some were left to die in the desert. But why did he want to kill Osiris? Then you truly do not know. Yes, Gargarensis. You always seem to hide behind something when I see you, Cyclops. You interrupted me in Greece, escaped the underworld, and arrived here before me. There is no way you did this on your own. I will know which gods support you now. Lord Poseidon watches over all the people of Atlantis. Lord Poseidon? Ha ha! You're more a fool than I expected. Let's see if he's watching over you now. You may feel less like fighting after I pull off your head. I will deal with you all in due time. We have more pressing matters to attend to at Osiris's pyramid. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzę, że całkiem długo wyszło, ale mamy dwie misje za sobą. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do następnego. Hej!